chodź tu! Pedale, chodź! Chodź! Dawaj ten pierwszy. Dawaj ten pierwszy. O co? Czarny palec jak i dolce. Ile suko bym ci dał, żeby móc zapomnieć. Infitujesz ze mną, mała byłaś jak te sprane trampki. Nic już teraz nas nie łączy, na mych nogach mam wetmansy, wiesz. Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje, a po tobie w moim sercu. Ale ta wieża jest ogromna, Jezu Chryste. Ty, ona bogata chyba jest, nie? Całkiem, całkiem, zajebisty mam domek, nie? Już nigdy nie wrócę tam do starego. To jest idealnie, ty. Oprócz tych dzieci głupich. Ale to nieważne, wiesz co dzisiaj zrobię? Co? Będę już na zawsze ze swoją byłą dziewczyną, ponieważ zamierzam się jej oświadczyć. Oświadczyć? Tak, myślę, że jest to najlepsza decyzja, jaką mógłbym podjąć. Ale ta dziewczyna mnie podrywa cały czas, to nie jest dobry pomysł. Głupoty gadasz, człowieku. Nie odbijesz mi kolejnej dziewczyny, dlatego oświadczę się jej dzisiaj. Ale tak? Przysięgam ci, podrywałam. No ty masz urojenia, człowieku. Nie mam żadnych urojeń. Masz. Nie, ta dziewczyna jest nic nie warta. Weź przestań tak gadać, bo miałeś jechać zresztą, tak? No co miałem ty tutaj jechać. Jeszcze robisz? Tylko ci próbuję cię no przestrzec. No stąd. Próbuję cię przestrzec, Marek. Mnie przed czym? Przed tą dziewczyną. Bo co? Bo to jest no nieodpowiednia dziewczyna dla ciebie. To jest najlepsza dziewczyna, jaką mogłem tylko mieć. I dzisiaj zamierzam się jej oświadczyć. Pierścionek mam w środku, zabiorę ją w romantyczne miejsce i oświadczę się jej. I nie, tych oświadczeń nie mam zamiaru zrywać, zamierzam być z tą dziewczyną już do końca życia. Zobacz, co Karolina mnie zrobiła. Najpierw mnie owinęła wokół palca, a potem oskarżała mnie o zdradę. Ona jest chora. No to jest twoja wina, frajerze. Ty wymyśliłeś pierwszy film, na którym ona mnie zdradziła, tak? A później okazało się, że jednak to nie jest film i wszystko stało się prawdą. Także ty najbardziej tutaj zawiniłeś, frajerze. Ja zawiniłem? Tak. Ja nie zawiniłem, Marek. I tej dziewczyny mi nie zabierzesz. Ja do tego nie dopuszczę, a sam fakt, że już mieszkamy razem, sprawi, że na 100% przyjmie moje oświadczenie, tak? No raczej wątpię. Także ja idę się elegancko ubrać. Stój, Marek. Mówię ci, że to jest zły pomysł. Odejdź ode mnie, człowieku, tak? Nie zabierzesz mi kolejnej dziewczyny. Ale ja nie chcę ci zabrać. Wiem dobrze, co ty chcesz zrobić. Chcesz kolejną dziewczynę mi zabrać, dlatego nie chcę, żebym się jej oświadczał. Ja chciałem być... A jak się jej oświadczę, będzie miała pierścionek... Ja chciałem być z Karoliną, ale się okazała, zobacz, co ona mi zrobiła. Co ci zrobiła? No, oskarżyła o zdradę. Dobrze, puść mnie do mnie do domu. Czekasz w środku czy na zewnątrz? Chyba na zewnątrz. Dobra, wejdę. Także ja idę się ubrać i zabierzemy, jak ona miała na... Klaudia, tak? No Klaudia. Klaudia. Zabierzemy Klaudię w romantyczne miejsce i tam się jej oświadczy. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Możesz umyć pierścionek, jak chcesz, jak ci się nudzi. Tam jest. A co, kupiłeś nowy pierścionek? Znaczy, to jest jeszcze z innej laski. Jak z innej laski? Po prostu jedna nie przyjęła ode mnie kiedyś oświadczeń. Aha. No widzisz, jaki biznes. Jeden pierścionek, a dwa razy się nim oświadczę. Także daj mi czas. Dobra, lepiej. Lepiej mamy. Sorry, nie wiedziałem, no, że tu jesteś. Co się stało? Ale co ty robisz? Przestań! Ale czemu ty jesteś? Nie masz takiej strony. Ale czemu jesteś taka? No bez przesady, co ty robisz? Kamerzysta! Ale czemu to obok mnie. No idź tam! Ale nie! No gdzie? No nie! No, no nie! Tu jest kamerzysta! Po prostu masakra. Marek, się jej chce oświadczyć, to jest jakaś. Nie wiem, gdzie to widzicie, nie? Że on takiej osobie chce się oświadczyć. Przecież to jest chore. Jeżeli on się jej oświadczy, to on sobie zmarnuje życie. Marek, Marek. Gotowy już jesteś? Wiesz, co ona zrobiła? Wiesz, co ona zrobiła? Co zrobiła? Rozebrała się. Przede mną. Opuściła ręcznik. Słuchaj, przestaniesz gadać głupoty kiedyś? Przestaniesz gadać? Co, kolejny związek chcesz mi zniszczyć? Kolejny? Przysięgam ci, Marek. Sprawia ci to przyjemność? Przysięgam. No... No przestań, gościu, niszczyć mi wszystko. Ale mówię prawdę. Nie mówisz prawdy i nie nagrywaj mnie. Przysięgam ci, tak? Że mówię prawdę. Słuchaj. Ale posłuchaj, jak no. Się zachowujesz? Chcę ci pomóc jak przyjacielowi, no naprawdę. Nie chcesz pomóc, już wystarczająco mi pomogłeś. Ty teraz naprawdę chcę ci pomóc. Ja, Marek. Ja idę po nią i robimy to. Naprawdę chcę ci pomóc. Poczekaj, tak? Naprawdę chcę ci pomóc, tak? Ona ciebie nie kocha, Marek. A co chcesz powiedzieć, że ciebie debilu? Ale co ty robisz? No nie szarp mnie, no. Uspokój się. A co mam robić? Niszczysz wszystko. Próbuję zniszczyć wszystko. Nie oddam ci kolejnej laski, czaisz? Ale to jest... Idę po nią. I wychodzimy, tak? Braj jeszcze jeden. Wszystko zniszczysz. Wszystko. Marek, to nie jest tak. Ja naprawdę chcę ci pomóc. Już wystarczająco mi pomogłeś. Ona jest na ostatnim piętrze. Gdyby nie ty, to bym był dalej z Karoliną. Trudno, przejdę się. Nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Żeby widzieć, jak sytuacja wygląda. On nie chce mnie w ogóle słuchać. Tragedia. Okej, mam idealny pomysł, jak zapobiec tej sytuacji. Po prostu zabiorę mu pierścionek, bo nie widzę innego rozwiązania. I wezmę ten pierścionek i po prostu mu nie dam. Tak nie będzie, po prostu niemożliwie mu oświadczyny. To jest jego pokój. Gdzie tu się światło zapala? Tu. Jakbyście byli takim Markiem, to gdzie byście schowali pierścionek? Kasa. Pierścionek. Może tu gdzieś schował. Tu jest jakieś kanapki. Jest od kanapek. Maciki. Sprawdzę. Przypadkiem pierścionek nie leży, dlatego nagrywam. No, może tu.
Kurde, nie wiem, może być, może na szafce. Na druga. Jest. Mam pierścionek. Może go do kieszeni. I cóż, nie oświadczy jej się. Innego rozwiązania sytuacji po prostu nie widzę. Hej. Dawaj mi pierścionek. Gdzie jest mój pierścionek? Gdzie jest mój pierścionek? Czemu mi kamerę no pokaż, gdzie on jest. Gdzie on jest, złodzieju? Gdzie on jest? Nie mam twojego pierścionka. Wyjmuj wszystko z kieszeni. Nie mam twojego i walizkę pokaż. Nie mam twojego pierścionka. Wyjmuj wszystko, złodzieju. Nie mam twojego pierścionka. Wyjmuj wszystko. Wyparował czy co? Jesteś złodziejem. Nie jestem złodziejem. Ale... Jesteś złodziejem. Oddawaj go. W tej chwili masz 3 sekundy. Zobacz. Wyjmuj wszystko z kieszeni. Wyjmij kieszenie całe. Materiał wyjmij. Nie umiesz wyjmować kieszeni? No nie mam. Nie widzisz? Zobacz, tak robisz, bierzesz i wyjmujesz. Zrób tak. Nie będę ci po kieszeniach grzebał. Wyjmuj. No nie mam. Co tam masz? Nie mam. A druga? No nie mam, no Marek, no nie mam. A druga kieszeń? No nie mam, mówię ci. No wyjmuj. No nie mam, no. Wyjmij drugą kieszeń, tak? No nie mam. Złodzieju, to jest mój pierścionek. To nie jest dobry pomysł, Marek. Wiesz co, ja idę bez ciebie się oświadczyć. To nie jest dobry pomysł. Ja sobie statyw wezmę. Marek, to nie jest dobry pomysł, żeby się je oświadczał. Jak to nie jest dobry pomysł? Chcesz mi kolejną laskę odbić? Nie chcę ci odbić żadnej laski. To nie jest dobry pomysł, Marek. Nie interesuje mnie to, ja idę się oświadczyć bez ciebie, tak? Nie, ja idę z tobą, Marek. Daj kamerę, nie, już nagram, zostaw. Już nagram, obiecuję, już ci... Ale pierścionka nie dostaniesz. Ma być wszystko tak, jak ja mówię, czaisz? Dobrze. To idę po swoją narzeczoną i oświadczę się jej. Nie masz nic do gadania. Co, kolejną chcesz mi odbić? Nie chcę. Wymyśla, że się rozbiera przed tobą, tak? Nie. Tak się zachowuje normalny człowiek? Widziałem nagranie. Upadł jej, po prostu. A tu mówisz, że się przed tobą rozbiera. Zazdrosna szmato. I czekaj tutaj. Co, będziesz dalej próbował mi utrudniać wszystko? Nie. No właśnie. Nie możesz się uspokoić? Nie możesz hormonów uspokoić? Chciałem ci tylko... Każdą dziewczynę mi odbijasz. Każdą. A ty co, Menelu? Co? Chlejesz i żrzesz, tak? Zakładaj tą maskę. Nagrywanie włączone? Ja sam włączę sobie. Zakładaj maskę, w tej chwili. Ego, daj spokój, on ma problemy, mu jest smutno. Miał on ma problemy. Gówno, a nie problemy. Cały dzień zniszczył. Dobrze wiesz, co mieliśmy dzisiaj robić. A ty jak się zachowywałeś, jak Karolina cię zdradziła? Dobrze wiesz, co mieliśmy robić. A zobacz, co zrobiłeś. Melanż zrobiłeś. Jaki melanż? Pizzę sobie zamówiłem. Dwie pizze zjadłeś. Jakie dwie pizze? No jedna, druga, tak? Dobra. Menelu zastrany. Idziesz czy co? Nie rób tego, Marek. Mówiłem ci wielokrotnie, nie rób tego. Ale czego? A ty, gdybyś się tyle nie malowała, to byśmy jeszcze to zrobili w dzień. Malowałam się tylko 3 godziny, daj mi spokój. Nie mam problemu, ale ty? Idziesz czy co? A ty co robisz? Jezu. Przeszkadza ci coś, że musisz dotykać? Może nie. No może nie. A mnie to już nie chcesz dotykać? Może wyjść? No to chodź, najpierw. Idziesz czy co? No ojej. No przestań się kiwać. Moja wina, że wyklałeś tyle? Marek, nie rób tego, mówię ci, nie rób tego. Idziemy, tak? O czymś nie wiem, Marek? Wiesz o wszystko. Panie, powiedz mi. Idziesz czy co? Ja zapiłem smutki, bo ona... Ona się... chyba sam wezmę kamerę. Tak? Dobra, ja pójdę, poczekaj. No to chodź. Marek, co tutaj? Musisz samochód prowadzić. Ja nie jestem w stanie prowadzić, Marek, samochodu. Marek, on zabije, on musi iść. Chodź. Spać. Gdzie mam iść? Ja się boję. Marek, ja się boję, otworzysz? Marek, ja jestem pijany, ja nie poprowadzę auta. O człowieku! Nie poprowadzę auta, Marek. Tylko jeden raz. Nie poprowadzę, Marek. Tutaj nie złapie cię nikt. No, ja nie prowadzę, Marek. My też piliśmy. Ale co się może stać? Marek, ja nie poprowadzę. Ale on umie jeździć. Ale nie po pijaku, Marek. Ja nie poprowadzę. Marek, ale co za problem? Tak zrobić. No nie wsiadasz się pijanym za kierownicę. Frajerze, ty wszystko utrudniasz, wszystko próbujesz. Marek! Wszystko. Chociaż on jest jeden odpowiedzialny, nie to co cię uspokój. Frajerze, ty. Nie mów tak do niego. Bo co? Bo nie. No zobacz, on wszystko mi niszczy. Ale pił, cały tak? dzień. No to mógł nie pić. Ale chciałbyś tak pozabijać? No to mógł nie pić, alkoholik głupi. Sam piłeś, z ja też buta piłem. Sobie pójdę, tak? Marek. Tylko problemy potrafisz robić, do niczego się nie nadajesz. Uspokój się, no. No chodź, szybciej. Na co czekasz? Nagrywaj śmieciu wszystko, a nie. Gdzie my właściwie idziemy? Co ty tą kamerę jak jakiś pajac trzymasz? No bo no, trzymaj normalnie, a nie trochę. Się chwiejesz. Mam cię naprostować zaraz? Nie no, nie może dojść do tego ślubu. Znaczy, no zaręczy. Sorry chłopaki. No co tam? Tu masz jakiś problem czy co? Nie, spokojnie. Mam pytanie. Możecie skroić tego typa? On ma przy sobie pierścionek zaręczynowy. A może pierw cię skroimy? Ale spokojnie. On ma dużą wartość ten pierścionek ma. Jakieś 20 tysięcy. 20 tysięcy? No. Ale ci nic nie wyjdzie, że go skroić u nic? Nic nie wyjdzie, spokojnie. Na pewno? Spokojnie, o to zadbam. Na pewno? Na pewno. No dobra, to lecimy. Chodź tu! Pedale, chodź! Chodź! Dawaj ten pierścionek. Co jest? Dawaj pierścionek. Co jest? Co jest? Dawaj pierścionek. Co jest? 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 Co
Co za typ? Goń go! No biegnij za nim. Ale za kim mam biec, to Marek? Kamerzysta, no mógłbyś tam pomóc! Ja po policję dzwonię. Jak to tak można? Ja dzwonię po policję teraz. Co ci zabrali, Marek? Nieważne, jaki to jest adres? Ważne! Jaki adres? Marek, o co chodzi? Dzień dobry, Marek, proszę z tej strony. Dobra, Marek, ja nie dzwoni. Tak, pod Marek, bo wyjdzie. Jezior. On musi to zgłosić. Marek, ale Marek, nie dzwoń, bo wyjdzie, wiesz co wyjdzie, Marek, no nie rób tego. Ale co? Nie zgłaszaj nigdzie. Znaczy podeszło do nas dwóch chłopaków. Marek, chcesz, żeby wyszło? Ja szedłem ze swoją dziewczyną i po prostu... Coś mi wyjaśni tą sytuację? Złoto. Co? Jakie złoto? Kamerzysta! Ja nic nie mówię, Marek sam się... Znaczy nic nie zrobili, tylko po prostu odbiegli i... Sam się w problemy pakujesz, Marek. Jakie problemy, ej no! No cóż, przynajmniej udało mi się powstrzymać to, żeby się nie zaręczył. Także jest dobrze. Plan idzie bardzo dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem. Nie ma jak się zaręczyć, no bo nie ma pierścionka.